Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie temat szafy Kiszczaka i na nowo odgrzebany temat TW Bolka. Jest to temat niezwykle trudny, głównie dlatego, iż dla wielu osób temat ten łączy się z odpowiedzią na bardzo fundamentalne pytanie, a brzmi ono, czy w 1989 roku naprawdę uzyskaliśmy niepodległość? Czy naprawdę żeśmy się wyzwolili spod władzy obcego, silniejszego mocarstwa, którym wtedy był Związek Radziecki? Czy też jedyne, co żeśmy zyskali, to łudę, że żeśmy się wyzwolili, a tak naprawdę to wszystko był jeden wielki deal i jedyne, co nam dano, to takie poczucie wolności zamiast tej wolności i tak naprawdę żyjemy w takim swoistym politycznym matriksie. Ludzie sobie naprawdę zadają na ten temat pytanie i im więcej wychodzi brudów z okresu lat 70., 80., przypominam, że tam w grę wchodzi nie tylko polskie służby specjalne, nie tylko radzieckie służby specjalne, ale również amerykańskie służby specjalne. Jest na ten temat bardzo poważna teoria. W świetle dzisiejszych dowodów nieco mniej spiskowa. Ja na ten temat nagrywałem film już w marcu 2015 roku, czyli w zeszłym roku. Tutaj na początku miałeś adnotacje, gdzie w prawym górnym rogu one będą jeszcze na końcu. Obejrzyj koniecznie ten film. On jest bardzo ważny w kontekście dzisiejszych wydarzeń i zauważ, że go nagrałem rok wcześniej, a usłyszałem o tej historii od poważnego profesora Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Prawa, gdy w czasach, gdy ja studiowałem, czyli to było jeszcze 10 lat do przodu. To jest bardzo poważna historia z gatunku takich nie do udowodnienia, ale poważnie do uargumentowania, uprawdopodobnienia, że się tak wyrażę. Warto to w kontekście dzisiejszych wydarzeń obejrzeć. Także tutaj tak naprawdę to chodzi o to. Ale chodzi tutaj również o takie, powiedziałbym, jakby to ładnie określić, takie pewne fundamentalne podejście do tego, jak traktujemy swoje legendy. Czy traktujemy swoje legendy jako pewne posągi i się nimi chwalimy na świecie niezależnie od wszystkiego? Na przykład Niemcy tak robią. Zauważcie, że Niemcy po II wojnie światowej chronili medialnie wielu zbrodniarzy hitlerowskich na zasadzie takiej, dobra, to tych pozwolimy wam publicznie skasować, ale reszta koniec, gruba kreska, olewamy. Czy też rozliczamy nasze postacie historyczne, wielkich ludzi do końca, jeżeli byli umoczeni, to mówimy o tym wprost, że byli umoczeni, nawet jeśli kraj na tym straci. Ja tutaj oczywiście piję do tego, że Wałęsa, co by o nim nie mówić. Wiele ludzi mówi o nim bardzo źle i ja również mam do tej osoby krytyczne zdanie. Nie wrogie, nie negatywne, a krytyczne. To jest różnica. Nie jestem po prostu ślepo w niego zapatrzony, jak chcę po niektórzy. I teraz jest pytanie. Czy skoro Wałęsa jest naszym po prostu towarem eksportowym, tak? Na Zachodzie ludziom z Polską kojarzy się głównie Jan Paweł II i Wałęsa. Pozytywnie się kojarzy. I to jest pytanie zasadnicze, czy Polsce się opłaca pluć na tego człowieka, nawet jeżeli był winny. Ja nie mówię, czy warto, czy nie warto, tylko mówię, że tutaj o to chodzi, bo wiecie, to jest troszeczkę tak, jak w przypadku, o, rozłożę to na taki czynnik bardzo, bardzo, bardzo normalnie ludzki. Załóżmy, że jakaś osoba jest malarzem, takim kiepskim malarzem, powiedziałbym aspirującym w domu, w garażu sobie coś maluje i nikt tych jej obrazów nie docenia, generalnie jest mało szanowana, wręcz pogardzana na arenie międzynarodowej, taka Polska, prawda? I nagle temu malarzowi na czyste płótno wylewa się przypadkiem trochę farb. Czy jest to dzieło sztuki? Nie, jest to dzieło przypadku. I teraz nagle ten płótno z wylanymi przypadkiem farbami wszystkim dookoła się podoba, to płótno zdobywa rozgłos, krytycy zaczynają się rozpisywać na temat tego, jaki świetny artysta to namalował, jak wiele serca i ducha w to włożył i ten ktoś zyskuje chwałę dzięki temu, że sztucznie, nieprawdziwie i niezasłużenie popularność zyskuje ten obraz, tak? Taki trochę Wałęsa, jeżeli to, co się na niego temat mówi, prawda? I teraz pytanie, czy ten artysta powinien powiedzieć hola, 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 wszyscy, którzy się zachwycają tym obrazem, to debile, bo tak naprawdę to mi się tam po prostu wylała farba. Okej, ośmieszy ich i tak dalej, zrobi z nich idiotę, ale z człowieka, który bardzo dużo mógł na tym zyskać,
stanie się z powrotem nikim, tak? I jeszcze mu dowalą za to, że kilka miesięcy czy kilka lat na tym korzystał. To trzeba sobie bardzo poważnie rozważyć. Ja nie będę odpowiadał na to pytanie. Chciałbym, żeby każdy sobie w duchu odpowiedział na nie sam. A trzecia rzecz, która jest tutaj najważniejsza i szczerze mówiąc najmniej mi się podoba, jest to główny powód, dla którego nagrywam ten vlog, to, iż ta sprawa jest cynicznie wykorzystywana politycznie. Biorąc pod uwagę, jak wiele czasu minęło od 89 roku, a od początku lat 80, od stanu wojennego, od lat 70 jeszcze więcej, uważam, że tą sprawą powoli powinni zajmować się historycy, a nie politycy, a już na pewno nie powinna być ona wykorzystywana do bieżącej walki partyjnej, a jest. Jest bardzo mocno i bardzo cynicznie. Dam tutaj wam kilka takich przykładów, jak dzięki manipulacjom, przekazami puszczanymi do mediów informacją miesza się w głowach społeczeństwo. No mówiąc krótko, wygląda na to, że i tutaj żeby nie było wątpliwości, ja nie biję w PiS, nie biję w Kaczyńskich, bo wszystkie siły polityczne tutaj na tej sprawie są równo umoczone. Dość powiedzieć, że na przykład na temat, którego naczelnym albo właścicielem, w każdym razie on jest bardzo mocno z Tomaszem Lisem połączony. Tomaszem Lisem, który dzięki braciom Kaczyńskim, że wygrali wybory, wyleciał z intratnego kontraktu z TVP. I teraz na temat na pewno przypadkiem pojawia się artykuł, że w szafie Kiszczaka znaleziono akta ojca braci Kaczyńskich, nie? Nie ma tam żadnej informacji negatywnej. Jedyne w zasadzie, co jest powiedziane, że ten ojciec braci Kaczyńskich to był całkiem fajną postacią, tam żołnierz przedwojenny, takie klimaty, ale znaleziono jego teczkę tam, więc już jest sugestia, że coś jest umoczone, nie? Także każda strona tam troszeczkę ma, no ale zobaczcie, jakie są informacje też puszczane z IPN-u, jakie tam są niedopowiedzenia. Na przykład w mediach funkcjonuje informacja, że wśród tych akt zabranych z domu Kiszczaka, świętej pamięci, można tak powiedzieć o zbrodniarzu komunistycznym, no tak, niech będzie, o zmarłych źle się nie mówi. Świętej pamięci, zabranych od świętej pamięci Kiszczaka, dowiadujemy się z mediów, że jest tam między innymi odręczne napisane zobowiązanie. Co myśli człowiek, który słyszy, że wśród dokumentów dotyczących TW Bolka, jeszcze tak zwanej teczki osobowej i tak dalej, jest odręcznie napisane zobowiązanie. Co wy myślicie? Policzę do 5, niech każdy sobie pomyśli. 5, 4, 3, 2, 1. No, dla mnie oczywiste jest, że skoro tam jest odręczne podpisane zobowiązanie, to jest to zobowiązanie napisane przez Wałęsę, czy jest to twardy i konkretny dowód na to, że Wałęsa był TW Bolkiem. Gówno prawda, bowiem jeżeli głębiej w to wszystko sobie wnikniecie, tylko to trzeba wniknąć, to trzeba poczytać, a nie tylko posłuchać mainstreamowych mediów telewizyjnych, to się dowiecie, że to jest tylko odręcznie napisane zobowiązanie, ale wcale nie wiadomo przez kogo i wcale ludzie nie są tacy pewni, że przez Wałęsę. Dopiero będzie powołany biegły grafolog, który na przestrzeni kilku tygodni powie, czy to Wałęsa pisał, czy to nie Wałęsa pisał. Jest zasadnicza różnica. Zobaczcie, przecież mało razy tak się dzieje, że ktoś, na przykład jedna osoba ma podpisać, złożyć jakieś oświadczenie, tak? Ale kto inny to oświadczenie wypisuje? Na przykład, jakbym ja wypisał oświadczenie dla, powiedzmy, mojej żony, tak? Że ja, Anna taka i taka, oświadczam to i to, to i to, to i to, to i to. Ja to wypisałem. Czy to jest odręcznie napisane oświadczenie? Tak. Czy to ma jakąkolwiek moc w związku z, jeżeli to ja napisałem, a nie moja żona? Nie. Dopiero musi tam być podpis mojej żony, żeby to miało moc. Ale należy powiedzieć, że to jest odręcznie napisane przez Krzysztofa Woźniaka, a dotyczy jego żony, prawda? Tyle, ale już w mózgach ludzkich siedzi zupełnie co innego. Tego typu rzeczy jest więcej, ale do tego przejdźmy sobie później, najpierw po kolei co się stało, bo już w ogóle cała sprawa na etapie
nazwijmy to, wejścia z buta do domu Kiszczaka, do zabrania tych akt, to już jest ciekawa, no bo już mamy rozbieżność, tak? Z jednej strony wdowa po panu Kiszczaku mówi, że IPN chciał od niej kupić te akta, a w końcu nie kupił, tylko zabrał i sugeruje, że to po prostu są kłamliwe świnie. Z drugiej strony IPN, prezes IPN-u, puka się w głowę i mówi, pani Kiszczak to, tak sugeruje, że pani Kiszczak to już chyba trochę jakaś tam demencja, albo po prostu jest kłamie, bo mówi wprost, że żadnej oferty pieniędzy ze strony IPN-u nie było. I tam gdzieś w domyśle jest taki argument rozsądku i argument intelektualny, że przecież skoro IPN ma prawo, po prostu z mocy prawa, ma prawo nawet zabrać, wkroczyć siłą tego typu dokumenty, to im się one po prostu należą, należą się bezpłatnie, to jakim cudem szef IPN-u dostałby pieniądze na zapłacenie żonie Kiszczaka? Wszystko jedno, że tam było 80 czy 90 tysięcy, już są troszeczkę rozbieżne informacje. Jedni mówią 80, drudzy 90, mało ważne. Wyobrażacie sobie, jakby szef IPN-u nagle powiedział, słuchajcie, zapłaciliśmy żonie Kiszczaka 90 tysięcy za dokumenty, które przechowywał jej mąż. Facet by poleciał w 2 dni ze stanowiska, ba, w 2 godziny poleciałby ze stanowiska, jakby się media dobrały kolesiowi do dupy, że co? Żonie aparatczyka komunistycznego, tak to ładnie ujmijmy, daje pieniądze w zamian za to, co się nam należy z naszych ciężko zarabionych podatków, facet od razu by poleciał ze stanowiska. No taki argument logiki gdzieś tam z tyłu przemyca i to jest jasne, tak? Kto kłamie? Moim zdaniem oboje kłamią i oboje mówią prawdę. Mówię zupełnie szczerze. Wiecie, jak moim zdaniem było? IPN rzeczywiście może wejść z buta do mieszkania, jeżeli ma uzasadnione podejrzenia o to, że tam są dokumenty, które powinny się znajdować w IPN-ie. Tak to powiedzmy bardzo, bardzo uogólniając, nie wchodząc dokładnie w ustawę o IPN-ie i tak dalej, prawda? Natomiast co to są te uzasadnione podejrzenia? To nie wystarczą takie pogłoski i plociuszki, że Kiszczak ukrył jakieś akta, że je kitrał po to, żeby mieć haki na ludzi i że ludzie tak na ulicy mówią, nie? Nie. Musi być jakieś takie podejrzenie, jakaś taka, powiedziałbym, coś operacyjnego. O, tak to powiedzmy też tak w wielkim uproszczeniu. No i w tym momencie, jak wdowa po Kiszczaku pokazała próbkę, to już mają te uzasadnione podejrzenia, mogą wejść z buta, zabrać, co im się prawnie należy według ustawy, tak? No i moim zdaniem wyszło trochę tak, że zastawiono pułapkę, podpuszczono żonę Kiszczaka. Moim zdaniem inspirowany nawet przez IPN, poszedł do żony Kiszczaka i jej bardzo mocno zasugerował. Idź do IPN-u, pokaż dowód na to, że masz dokumenty po mężu, zapłacą ci tyle i tyle pieniędzy. Moim zdaniem tak było. No i w tym momencie wszystko jest logiczne, tak? Żona Kiszczaka pełna dobrej woli idzie do IPN-u, tam z drugiej strony i żąda pieniędzy, tak? Powołuje się pewnie na jakiegoś kolesia, którego nikt nie zna, albo nikt nie zna formalnie, tak? Oni mówią, sorry, proszę pani, ale my nie możemy pani za to zapłacić, no. Nie po prostu, no. My za to nie płacimy, ponieważ to są rzeczy, które nam się należą z mocy ustawy. No to jest trochę tak, jakbyśmy zapłacili świadkowi za to, że zezna w sądzie prawdę. No nie możemy, po prostu nie możemy. Także proszę pani, no sorry, no nie zapłacimy. Pani ona sobie wychodzi, a ci bach, basyście policji robią jej wjazd na chatę, bo już mają te uzasadnione podejrzenia. Moim zdaniem tak było. Dlaczego to się udało? No bo żona Kiszczaka już starsza. Oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, to są tylko moje domysły. Mówię, moim zdaniem tak było, ale to jest jedyne logiczne. No bo żona Kiszczaka powinna wiedzieć, jakie jest prawo, jakby tak nagle sama z siebie przyszła i próbowała sprzedać bez jakiejkolwiek zachęty. Po prostu takich rzeczy się nie robi bez tak zwanej gry wstępnej.
bez wysyłania do siebie takich, nazwijmy to, delegatów, którzy mają wcześniej ubadać, czy jest wola do dogadania się, czy jest okej. Zobaczcie, pamiętacie aferę Rywina? Pierwszą taką dużą aferę Nowej Rzeczpospolitej, która się skończyła przecież upadkiem rządu SLD i przejęciem władzy przez nową partię, wtedy bodajże PiS wygrał, no to tam też przecież przyszedł Lew Rywin do Michnika i generalnie Lew Rywin chciał zhandlować ustawę medialną, tak? Czy Lew Rywin był w ogóle posłem? To był producentem telewizyjnym. Po prostu go wysłali. A czy Michnik znowu z drugiej strony? Tego typu rzeczy. Także moim zdaniem obie rzeczy tutaj, moim zdaniem tak było. Po prostu moim zdaniem tak było, a czas pokaże, bo jeżeli żona Michnika zachowała w sobie troszeczkę takiej wiedzy, którą pewnie od męża miała, no to pewnie tam niedługo wyciekną jakieś nagrania, pewnie mogła mieć dyktafon, mogła nagrać tego misia, który przyszedł z propozycją, mogła nagrać całe spotkanie, tego typu rzeczy. To może być ciekawe. Teraz dalej. Drugie pytanie. Czy te dokumenty, jakie posiadał Michnik, są prawdziwe? Tutaj trzeba zdecydować słowo prawdziwe, ponieważ tutaj zaraz przejdziemy do tego, jak właśnie media, a w zasadzie politycy, którzy próbują, którzy wykorzystują to do brutalnej gry politycznej, manipulują i przekręcają. One są, moim zdaniem, są o tyle prawdziwe, że na pewno nie były podrobione przez Michnika. To naprawdę, na pewno było coś, co Michnik uważał za haki. Po prostu, to jest człowiek, były wysoko postawiony urzędnik, aparatczyk, czy nie wiem, moskiewski wysługus, cholera wie jak go nazwać. W każdym razie wysoko postawiony w PRL-u człowiek, który chciał sobie dzięki tym dokumentom i możliwe, że innym zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt w nowej kapitalistycznej Polsce, tak? W Rzeczpospolitej. W związku z tym to na pewno musiały być dokumenty, które w jego mniemaniu pozwolą mu szachować ludzi, pozwolą mu może nawet ich szantażować, pozwolą mu, jeżeli wszystko by się waliło, ich zniszczyć i pozwolą mu czerpać korzyści dzięki temu, że wszyscy dookoła wiedzą, że on je ma. Mówiąc krótko, nawet jeżeli te dokumenty były podrobione, to były podrobione przez służby bezpieczeństwa, w tym sensie, że one były prawdziwymi dokumentami wytworzonymi przez służbę bezpieczeństwa. A to, czy tam była prawda, czy nieprawda, to jest inna kwestia. Niemniej jednak ja bym się skłaniał raczej do tego, że tam raczej jest prawda, ponieważ no, facet mógł zabrać całą masę różnych dokumentów, prawda? No to się bierze te najsilniejsze, a jeżeli dokument jest prawdziwy, w tym sensie, że zawiera również prawdziwe informacje, to zawsze ma dużo większą moc, bo jeżeli tam zawiera informacje nieprawdziwe, no to zawsze jest jakaś szansa, że ktoś jakiś tam dokument obali, bo na przykład powiedzą, że był podpisany tego i tego dnia, w tym i w tym dniu, przez tego i tego typa, a tamten typ pokaże bilet lotniczy, że wtedy sorry, ale wtedy byłem w Egipcie, tak? Ja tak kiedyś jedną sprawę no, pomówienia wygrałem, ktoś mnie tam pomówił, że ja coś brzydkiego zrobiłem w Warszawie tego i tego dnia, sprawa trwała 3 lata, a wygrałem dzięki temu, że akurat wtedy byłem na wakacjach w Egipcie. Prawda? Tego typu klimaty, takie sprawy bardzo długo trwają, ale wychodzą, tak? Także tutaj w momencie, w którym duży ludzie robią poważne rzeczy, także sądzę, że raczej to jest ok. I teraz tak. Czy Wałęsa był TW Bolkiem? Tutaj warto powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że Wałęsę oczyścił sąd lustracyjny. W tym sensie, że Wałęsa złożył oświadczenie lustracyjne i sąd orzekł, że dokumenty przeciwko Wałęsie były spreparowane, czyli że Wałęsa, tak mówiąc w wielkim uproszczeniu, że Wałęsa TW Bolkiem nie był. To jest jedna rzecz.
Należy jednak powiedzieć, że to było dawno, a teraz wygląda na to, że mamy nowe dowody. W związku z tym, no jak mamy nowe dowody, no to trzeba by sprawę rozpatrzeć do końca. Jest też w powszechnym, takim powiedziałbym, mniemaniu uznawane za fakt, że bezpieka preparowała dokumenty przeciwko Wałęsie, w tym sensie, że na przykład próbowała, podrzuciła je komu trzeba, żeby on nie dostał Nobla, oczywiście później w końcu dostał, ale podobno później niż miał dostać, podobno miał dostać wcześniej, podobno były jakieś takie intrygi, żeby sami koledzy Wałęsy go wysiudali, także takie rzeczy trzeba powiedzieć. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać o tym, co powiedziałem wcześniej, że gdyby po prostu no Kiszczak nie był idiotą, tak? On o tym wszystkim wiedział, więc jeśli trzymał kwity, mówiąc krótko, to raczej trzyma mocne kwity, przy czym ja bym te kwity chciał zobaczyć, tak? W połowie przyszłego tygodnia IPN ma pokazać przynajmniej pierwszą część tych zbiorów, tak zwany pierwszy chyba z 6 pakietów, tą drogą jak oni to dzielili i tak dalej. Zobaczymy. Na pewno to trafi do internetu, bo ktoś tam pójdzie, zrobi zdjęcia, pewnie Stonoga, albo ktoś od Stonogi, tak? Bo tam mogą iść historycy i dziennikarze. No, to Stonoga chyba formalnie jest wydawcą gazety, nie? Może pójdzie. Może ktoś znajdzie, no, tego typu, i ktoś to pewnie sfotografuje, wrzuci do netu, poczytamy sobie, tak? Też na pewno wypowiedzą się biegli grafologowie, będzie koło tego bardzo, bardzo dużo szumu. Też warto powiedzieć coś, o czym się zapomina, o czym nawet na TVN-ie wczoraj wspomniano, że Wałęsa zdaje się, że coś przeczuwał, że coś jest na rzeczy, ponieważ jak tylko został prezydentem, to zażądał, żeby mu przysłano takie akta, i je sobie poczytać chciał. I teraz tak, no ile w samym poczytaniu to jeszcze nie ma nic takiego strasznie dziwnego, ponieważ no dobra, no był działaczem opozycji, no to chciał wiedzieć, co służby na niego miały. Chociażby mógł chcieć wiedzieć, kto na niego donosił, nie? Natomiast tam podobno, i to dużo ludzi to mówi, a nikt nie zaprzecza, podobno wróciło mniej akt niż zostało wypożyczonych, czyli zupełnie tak jakby, no jakby ktoś coś chciał ukraść, chciał coś zataić, a to już świadczy o winie. Także to jest bardzo ciekawe. I teraz tak, z tych rzeczy, które przedostają się do nas, do mediów, mamy bardzo dużo, bardzo mocnych sugestii, że Wałęsa był TW-bolkiem. Przy czym ja bym sugerował, zaraz oczywiście to wszystko mówię, przy czym ja bym sugerował, że póki to są bardzo mocne sugestie, a nie twarde dowody, czekaliśmy ponad 25 lat, no to te tydzień, dwa tygodnie, aż się biegły grafolog wypowie, możemy jeszcze moim zdaniem poczekać z ostatecznym osądem. I tyle, no taki argument, no tyle lat czekaliśmy, dwa tygodnie poczekajmy, bo zobaczcie, o co chodzi, co nam IPN, politycy mówią, na przykład, to już wcześniej powiedziałem, że odręcznie napisane zobowiązania, ale wcale nie mówią, że napisane przez Wałęsę, albo mówią nam, że coś jest podpisane nazwiskiem Wałęsa. Podpisane nazwiskiem Wałęsa, tutaj sugeruję wam uzbrojenie się w takie prawnicze rozumienie zdań, które się do was mówi, i które polega na tym, że nie dopowiadacie sobie ani krztyny informacji do tego, co wam powiedziano. I jest zdanie, które brzmi notatka, zobowiązanie, donos, cokolwiek jest podpisane nazwiskiem Wałęsa. To znaczy, że na dole jest napisane nazwisko Wałęsa. I wcale nie wiadomo, kto je napisał i czy to jest podpis, czy tam jest napisane drukowanymi literami Wałęsa. Prawda? A jest to zasadnicza różnica. I znowu to jest ten sposób robienia nam z głowy budyniu, czyli mówi się, że podpisane nazwiskiem Wałęsa. Że na dole jest nazwisko Wałęsa. To my myślimy, podpisał to Wałęsa. Nie. To znaczy tylko tyle, że tam ktoś napisał nazwisko Wałęsa. Nie wiemy kto, póki tego grafolog nie stwierdzi. Odręczne donosy.
Tak samo. Nie wiadomo, czy te odręczne donosy, w ogóle od tego zacznijmy, nie wiadomo, czy te odręczne donosy to sporządził Wałęsa, czy w ogóle się twierdzi, że te odręczne donosy sporządził Wałęsa, czy też na przykład Wałęsa poszedł do kogoś i zrobił odpowiednik tego, jak czasem się idzie na policję i zeznaje do protokołu, tak? Czyli policjant wszystko wypisał, a w tym wypadku człowiek ze służb bezpieczeństwa wszystko wypisał. To jest zasadnicza różnica, prawda? No bo co za problem nawet dzisiaj, żeby gliniarz poszedł i coś tam sobie napisał i dołączył do akt, nie? Jest zasadnicza różnica, czy jest to odręczny donos wypisany przez Wałęsę, wtedy dowód jest, że donosił, czy jest stwierdzenie, czy jest to odręczny donos sporządzony przez funkcjonariusza, wtedy dowodem będzie tylko podpis Wałęsy, nie nazwisko Wałęsa, tylko podpis Wałęsy. Dalej, IPN pieje na prawo i lewo, że są to, że karty, które tam się znajdują, są autentyczne. A w innych, a dziennikarze to, IPN powiedział tyle, karty, które znajdują się dotyczące TW Bolka są autentyczne. A media to rozszerzyły, mówiąc, że dokumenty, które się tam znajdują, są autentyczne. I teraz słuchajcie, zasięgnąłem informacji mądrych ludzi, co znaczy, że te karty są autentyczne. To znaczy tylko tyle, że karty nie są podrobione. A to wcale nie znaczy, że informacje w nich zawarte są prawdziwe. I mówiąc krótko, to jest troszeczkę tak jak... Powiedzmy, że ja sobie teraz usiądę na kartce, usiądę sobie, wezmę sobie notesik i napiszę sobie zdanie... napiszę sobie zdanie, powiedzmy, i Iksiński jest pedofilem. I teraz tak. Powiedzmy, że ja przejdę jakoś do historii i powiedzmy, że za 100 lat ktoś znajdzie ten notesik, nie? I odczyta zdanie. I Iksiński jest pedofilem i co? I na czym będzie polegało sprawdzenie autentyczności tego zdania? Czy napisał to Woźniak? Czy ktoś podrobił pismo Woźniaka? Czy też to rzeczywiście napisał Woźniak, nie? Przy czym to wcale nie dowodzi, że Iksiński jest pedofilem. Bo to tylko znaczy tyle, że Woźniak napisał zdanie, Iksiński jest pedofilem. I teraz tak, w pewnym kontekście to może znaczyć, że Woźniak oskarżał kogoś o bycie pedofilem, tak? Albo jeśli to się na przykład znajduje w jakimś tam zbiorze dokumentów, albo wynika to z kontekstu innych zdań, ale to może też znaczyć, że Woźniak rozpisywał sobie długopis i tak mu akurat przyszło do głowy, żeby napisać takie coś, nie? No bo niby po co na czystej kartce w notesie Woźniak miałby pisać i Iksiński jest pedofilem, nie? To może znaczyć wszystko. Tak samo tutaj. Oczywiście tutaj to będzie w kontekście, tak? Tu już jest kontekst. Czyli to znaczy tyle, że te dokumenty naprawdę wytworzyła bezpieka i że są prawdziwe dokumenty bezpieki, ale to wcale nie znaczy, że bezpieka tam po prostu powiedziała prawdę. I teraz warto powiedzieć też o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że od dawna Wałęsa jest publicznie oskarżany o bycie TW Bolkiem. Tutaj warto sobie i dzieją się około tego bardzo niefajne rzeczy. Ja wrzuciłem na nasz fanpage wideoprezentację taki film, który już nawet był puszczany w telewizji, w TVP Info, bodajże 18 lutego. To jest film z Magdalenki z 1989 roku, na którym Wałęsa, Kiszczak, Michnik i wiele innych osób sobie po prostu siedzi przy stole i chleje. Wygląda na to, jakby coś opijali. To jest film z 1989 roku. Daje to bardzo mocno do myślenia. To wygląda na to, że ci ludzie byli w bardzo dobrej komitywie, nie? To daje do myślenia. Warto sobie też wygooglać takie nazwisko, słuchajcie, Piotr Gontarczyk. To jest człowiek, który już 8 lat temu, mówi się, że ujawnił teczkę TW Bolka, był bardzo mocno szykanowany, bardzo to wszystko było tam zamiatane pod dywan. Warto też sprawdzić sobie filmy Brauna, warto sobie pooglądać film obecnego prezesa telewizji, tam dużo tego typu rzeczy jest, to nie jest rzecz nowa i tam bardzo dużo informacji wychodzi, naprawdę poważnych i tyle. Natomiast mój apel jest taki, czekaliśmy
tyle czasu, poczekajmy jeszcze ten tydzień, dwa tygodnie, przekonajmy się, czy to rzeczywiście pisał Wałęsa, czy tylko Wałęsa nie pisał. Obawiam się, że mógł pisać. Mówię zupełnie szczerze, obawiam się, że mógł pisać, bo widzę, co pan Wałęsa, jak pan Wałęsa się broni. No, pan Wałęsa próbuje się bronić na zasadzie takiej, że niby zaprzecza, ale tak zaprzecza też, tak, że tego zaprzeczenia można by zrobić tam poważny rozbiór logiczny. Mówi, że to nie ona, nie bezpieka wykorzystywała jego, tylko on wykorzystywał bezpiekę, czyli ja to rozumiem w ten sposób, że pan Wałęsa twierdzi, że to on rozgrywał bezpiekę, że on sam jeden, prosty elektryk, stoczniowy, nie chcę powiedzieć słowa robol, ale no to właśnie takie się na usta ciśnie, że on przechytrzył cały aparat bezpieczeństwa, którym pracowali wyrachowani ludzie, w liczbie wielu, dobrze wytrenowani, mający zaplecze. Wierzycie w to? Bo ja nie. Ja w to nie wierzę. Boję się, że tam naprawdę coś jest i to jest coś grubego. I pan Wałęsa wie, co tam jest, doskonale wie, bo pewnie był tym wcześniej szantażowany i pewnie dlatego popełnił w życiu kilka głupot, bo tam mu wyciąga się wiele rzeczy, w których zachował się w sposób irracjonalny. Bardzo możliwe, że był tym szantażowany. Bardzo możliwe, że wiele spraw, które są niewyjaśnione, tak jak na przykład dziwna sprawa z morderstwem, wygląda na to, że morderstwem Olewnika, że właśnie też może gdzieś tam być to powiązane z szantażami, z tak zwaną oligarchią Rzeczpospolitej. O tym będzie dzisiaj wieczorem plociuch, bo wam spróbuję udowodnić, że w tym wszystkim to chodzi o coś zdecydowanie więcej niż tylko TW Bolka. Że Wałęsa to tak naprawdę był figurą, którą wytworzyły pewne środowisko. On był takim symbolem, ale i postacią, ale tak naprawdę to on był, powiedzmy, troszkę tak jak premier Marcinkiewicz, nie? Był sobie taki kiedyś premier w Polsce, ale wszyscy wiedzieli, że to nie on rządził, nie? Że on, albo wcześniej premier był taki, był premier z AWS-u, chyba Sekleski się nazywał, też wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę to chyba nie do końca on rządzi, nie? Buzek chyba też takim premierem był. Dobra, nieważne. W każdym razie na pewno ten jeden, nauczyciel fizyki. Rozumiecie? Tu facet jednego dnia był nauczycielem fizyki, a drugiego dnia premier. Tak, i nagle wielki taki wspaniały, kurczę, bo ucząc fizyki, to chyba w podstawówce albo w gimbazie, chyba właśnie tego typu rzeczy, zdobywasz największe umiejętności do rządzenia krajem, nie? Super. Także boję się, że tutaj mogło być podobnie, że po prostu wzięli człowieka, który był łatwo sterowalny, po to, żeby go rozegrać, tak? A Wałęsa na pewno był bardzo łatwo sterowalny, bo żeby człowiek był łatwo sterowalny, to musi mieć najlepiej, najbardziej, gdzie prosi do sterowania są ludzie, którzy mają jednocześnie dwie cechy. Jednocześnie nie są zbyt bystrzy, tak to powiedzmy ogólnie, a jak się słucha wypowiedzi pana prezydenta Wałęsy, ciężko zarzucić mu nadmierną inteligencję, tak to ładnie nazwijmy. A z drugiej strony mają niesamowite... Są megalomanami, o! Albo powiedzmy to bardziej łagodnie, myślą, że są bardzo wybitni intelektualnie, o tak to ładnie powiedzmy. I taki dobór takich dwóch cech sprawia, że no, taki człowiek jest łatwo sterowalny, tak? Bo wierzy, że jest wspaniały, nieomylny, genialny i nie widzi po prostu, jakie błędy popełnia dookoła, nie? To jest niestety taka prawda. No i niestety obawiam się, że pan prezydent Wałęsa mógł mieć taki zespół cech. To chyba widać nawet po jego odpowiedzi, że od razu pojechał Kaczyńskim. Tak personalnie, chyba coś tam mali ludzie, tego typu rzeczy powiedział, nie? I do tego jeszcze powiedział, cytuję, zwycięzców się nie sądzi. No kurde, jak to zwycięzców się nie sądzi? No tak, jest takie powiedzenie, że historię piszą zwycięzcy, ale to nie jest tak, że zwycięzców się nie sądzi. Byli tacy zbrodniarze wojenni, którzy wygrali, a mimo wszystko zostali osądzeni, bo później tak przyszedł ktoś wyższy i ich osądził, nie? To wszystko jest bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Jeszcze raz mówię wam, moi kochani, bo to będzie wałkowane przez cały weekend w telewizorze. Będzie też wałkowane przez początek tygodnia. Weźmy wszyscy na wstrzymanie. Póki nie będzie grafologii,
dopóty nie warto wyrabiać sobie zdania, chociaż no, bać się możemy, tak jak ja przed chwilą wyraziłem swoje obawy. I jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem, bardzo ważna. Zobaczycie. Zobaczycie, Krzyś Wróżka mówi jak jest. Nie, mówi jak będzie. Tak będzie, że to jest początek burzy. Początek poważnej burzy. Początek poważnego piekła w Rzeczpospolitej. Bo nie wierzę w to, że pan Kiszczak miał kwity tylko i wyłącznie na Wałęsę. Bo rozumiem, że on je trzymał jako kwity na Wałęsę. Tam są co najmniej kwity na każdego, kto siedział przy okrągłym stole. Na każdego. Większe lub mniejsze, ale są. I teraz tak, no bo się musiał zabezpieczyć na każdą możliwą ewentualność, kto później będzie rządził w kraju. I teraz tak, IPN ma możliwość zdestabilizowania Rzeczpospolitej Polskiej. Wystarczy tylko, w jakiej kolejności, jak bardzo spreparowane informacje będzie nam dostarczał. Mieliście przed chwilą przykład. Odręcznie napisane zobowiązanie. Bez informacji, że to na pewno Wałęsa, nie? To wystarczy powiedzieć, że jest tam notatka na temat tego, że Kaczyńscy byli zdrajcami. Albo że tam jest napisane oświadczenie, że, z którego wynika, że Kaczyńscy byli zdrajcami, tak? I nie powiedzą, że to powiedział dozorca, który gówno wiedział, nie? Tego typu właśnie przez to manipulowanie mogą bardzo mocno namieszać, a media będą to bardzo mocno podchwytywać, chociażby dlatego, że część mediów jest nieprzychylna, nazwijmy to rządowi, część jest ślepo w niego zapatrzona, żeby nie było wątpliwości, ale część jest nieprzychylna, w związku z tym mamy taką polityczną polaryzację mediów. To jest coś, czego ja nienawidzę. Skoro nawet ja na takim prostym kanale YouTube'owym wideoprezentacji umiem zachować przynajmniej to taki obiektywizm, na jaki daję radę, bo przecież swoje poglądy mam, ale jak widzę, że pisiory zrobiły źle, to umiem powiedzieć, kurde, nie podoba mi się, że pisiory tutaj przyjmą uchodźców. No nie podoba mi się, tak? Nie jestem zapatrzony, prawda? No a te ślepo zapatrzone w ich media, mimo że wcześniej, że cały czas mówią imigranci źli, to jakoś przemilczeli albo tak powiedzieli, jednak musieli, gówno nie musieli. Inne kraje jakoś się zgodziły, podpisały zobowiązania, potem powiedziały, że sytuacja się zmieniła, wiecie, były zamachy we Francji, tak? Także czeka nas naprawdę ostry tydzień. Nie, czeka nas ostry tydzień z TW Bolkiem. Na moim zdaniem te teczki będą rozgrywane tak co najmniej do wakacji. Będzie niezła destabilizacja w Polsce. Oczywiście włączy się do tego KOD, który zobaczycie, już się zmienia w stowarzyszenie, buduje sobie struktury. Niedługo się zmieni w partię polityczną. Znaczy niedługo, w przeciągu roku, półtora moim zdaniem się zmieni w partię polityczną, ale już będzie budował struktury partyjne, tylko jeszcze tego nie będzie nazywał partią. Zupełnie tak jak Nowoczesna. Nowoczesna chyba na początku była stowarzyszeniem, nie? Albo coś podobnego tam. Trzeba by Wiplera bardziej spytać, bo on głębiej w tym siedzi, bo przecież ich podpieprzył do prokuratury o coś tam. Będzie ciężko, tak? No to już, żeby nie przedłużać, ostatnie zdanie, pamiętajcie. Dokładnie, nawet zapisujcie sobie to, co będą wam mówić w mediach. Konkretnie zdanie i później róbcie sobie dokładny rozbiór logiczny tych zdań, które mówią wam w mediach, żebyście przyswoili dokładnie to, co wam powiedzą i żebyście sobie nic nie dopowiadali, bo przez to możecie dać się po prostu oszukać. I to oszukać tak perfidnie, że oni później powiedzą hola, 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 ale byśmy nigdy nie mówili, że to jest notatka odręcznie napisana przez Wałęsę. Myśmy powiedzieli tylko, że jest odręcznie napisana. To napisał funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. To wyście sobie dopowiedzieli. Wy jesteście winni, no. No niestety, media bywają beznadziejne. Na początku były adnotacje, tutaj też są adnotacje. Zachęcam do ich obejrzenia. Najlepiej do obejrzenia w playlistach. Pamiętajcie, że lajkując film, komentując, a najlepiej oglądając filmy w playlistach, bardzo mi pomagacie i sprawiacie, że ten film ma szansę dotrzeć do jak największej liczby osób, tak samo jak mój kanał. Bo każdy lajk, każdy komentarz i każdy film obejrzany do końca, od początku do końca, sprawia, że film jest wyżej pozycjonowany, a film obejrzany w playliście liczy się do pozycjonowania 4 razy bardziej. Dla ciebie jest to wszystko jedno, czy oglądasz film w playliście, czy nie w playliście, a mi pomagasz. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa!